Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest już ostatni odcinek z Dema FIFA 16 w moim wykonaniu. Dzisiaj jest 15 września, webapa nadal nie ma, ale myślę, że już wkrótce powinien się pojawić. A co dzisiaj czeka nas w Demie? To co mówiłem, czyli sobie sprawdzimy licencjonowaną Bundesligę, czyli zagramy mecz Borussia kontra Borussia. To oczywiście Borussia Dortmund kontra Borussia Dortmund, czemu nie? Nie no dobra, zagramy w Mönchengladbach. I zagramy na stadionie Mönchengladbach, bo tutaj w Demie też są w sumie dwa nowe stadiony. My chyba cały czas graliśmy na Santiago Bernabeu, a teraz jest Bond... Co? A nie, to sędzia. Jest na Santiago Bernabeu. Zmienimy sobie na Borussia Park. Gdzie to jest stadion? Santiago Bernabeu jest Borussia Park. Jest, czy jest ten taki nowy? Nie wiem, czy to jest stadion, tak szczerze mówiąc. Gdzieś pisało kiedyś pewnie, ale nie interesowałem się tym za bardzo. Nie wiem, kim do kogo ten stadion należy, ale ten należy do Borussii Mönchengladbach. Zmieńmy sobie na wieczór. Jest lepiej, ciekawiej, zawsze wieczorem lepiej. W ogóle lubię mecze wieczorem bardziej. Dobra, więc obejrzyjmy sobie, jak wygląda ta licencjonowana Bundesliga, jak wstęp do niej będzie wyglądał. A jeszcze trenera trzeba wyłączyć. Oczywiście mecz będzie w formie skrótu. Nie będziemy całego pokazywać, bo to już nie ma sensu. To, co mieliśmy zobaczyć w pokazywaniu całych meczów, to chyba zobaczyliśmy. Wątpię, żeby coś nowego się zdarzyło. Ewentualnie jakby jakieś błędy się pojawiły czy coś, to wam pokażę jakieś fajniejsze sytuacje. Hummels próbował przyjąć głową i mi za to punktów nie dało. Dobra, gier treningowych też nie będziemy testować. W ogóle to sobie zrobię przecież potem w pełnej wersji gry, bo tu i tak mi nic za to nie daje, za robienie tych gier treningowych, to się nie zapisuje ani nic, więc robienie z tego nie ma za bardzo sens. No i mamy Bundesligę, tak to wygląda. Wygląda tak jak w telewizji, tak jak na Eurosporcie na przykład. Bo na Eurosporcie leci Bundesliga w telewizji, głównie na Eurosporcie 2 są dwa mecze też. I tak to wygląda. Tutaj akurat ten nowy dodatek w FIFA, porównanie dwóch chyba czołowych piłkarzy w BPL, też coś takiego teraz jest, to już chyba widzieliśmy zresztą. Prezentacja piłkarzy. Mamy tutaj w prawym dolnym rogu oczywiście logo Bundesligi, o które teraz właśnie się zrobiło czerwone, teraz prezentacja składów, ta taka tarcza Bundesligi tam w tle się obraca, jak widzimy wszystko w takich tych kolorach Bundesligi, z czcionką Bundesligi, takie te, no widać różnicę pomiędzy stylem Bundesligi, pomiędzy stylem BPL. Zobaczymy, czy w FIFA 17 doczekamy się kolejnej licencjonowanej ligi. Może Serie A, może BBVA, może Ligę, a może Ekstraklasa. Chociaż do Ekstraklasy są mody tam jakieś, ale tak dostać to bez modów byłoby też fajnie. Prawda? Od razu znowu szare się zrobiło do tego. No jak będzie... O, zaraz znowu czerwony. To tak będzie migać i nikt nas nie zwróci uwagi w meczu, bo już mecz Borussia z Borussią grałem jak coś. I znowu się zrobiło takie... Okej. Okay. No to dobra. Chyba już możemy zaczynać, nie? Tak, już wstępniak obejrzany. Znowu się... Chyba jak się coś wyświetla, to się robi czerwono, nie? Nikt na to nie zwraca... A, teraz zniknęło całkowicie. Okej. Okay. No to, o, i tutaj nazwiska zawodników też są inne, no i oczywiście tutaj wynik pokazywany też jest taki bundesligowy. Dobra, lecimy z tym meczem, trzeba pokonać Borussię. Aubameyang, dośrodkowanie strzału w wykonaniu Mkhitaryana, no i nic z tego nie wyszło. I było zagranie ręką, czy zobaczymy powtórkę tego? Bo cieszy mnie to, że to naprawdę działa. Nie pamiętam, jak było z demem FIFA 15, ale tu to działa i mam nadzieję, że w pełnej wersji też będzie działać. O, tutaj sobie zaraz to obejrzymy. O, w tym momencie, widzicie, jest zagranie ręką. I oczywiście zostało to odgwizdane. Bardzo mi się to podoba. To jest rzut karny. A za co? Piszczek. Czy to było zagranie ręką? Czy faulował tam Łukasz? Zobaczmy powtórkę jakąś, dośrodkowanie, no dawaj, wrzucaj. Dośrodkowanie, piłka leci na Piszczka i tak jest, Piszczek odbija to ręką, a nie głową.
Dobra, trochę jednak to zagranie ręką w takich sytuacjach denerwujące, no ale cóż, zdarza się, chociaż zawsze w FIFA te zagrania ręką w polu karnym zdarzały się znacznie częściej, aj, nie trafił, znacznie częściej niż w realnej piłce nożnej, no ale jednak ważne, że chociaż są, a nie to co w 15. Hoffman wbiega w pole karne, Hoffman w polu karnym, Hoffman udera, Hoffman bramkę zdobywa, prowadzi Borussia Dortmund 1-0. I jeszcze wrócę do tych zagrań ręką w FIFA 15. Pokazywałem wam na pewno na jakichś filmikach, jak strzelałem bramki ręką. Czy to bramki przeciwnikom, czy to bramki samobójcze, chyba akurat bramkę samobójczą ręką wam pokazywałem, ale no to jednak było słabe. Chociaż nie, w sumie teraz zagranie ręką w polu karnym to i tak będzie w sumie jakby bramka samobójcza, bo będzie z tego rzut karny, więc na to samo wyjdzie. Chociaż będzie szansa, że nie trafia, bo obroni, nie? No i koniec pierwszej połowy, 1-0 dla Borussii Dortmund. I co? Tak wygląda Bundesliga. I z jakiejś zmiany? Chyba tak, chyba sobie wpuścimy kogoś za Hoffmana. Tak, wpuścimy sobie Kampla za Hoffmana i chyba na razie tyle. Castro niech zostanie. No i dobra, przechodzimy dalej, co jeszcze miałem powiedzieć chyba, ale nie pamiętam. Swoją drogą dzisiaj też jest Liga Mistrzów, startuje faza grupowa Ligi Mistrzów, możecie też podać w komentarzach i co, jakie wyniki może typujecie, jakieś zaskoczenia będą według was? Według mnie chyba wszystko przebiegnie tak jak powinno. Faworyci raczej wygrają w tej pierwszej kolejce fazy grupowej. Chociaż no, też takich... Manchester United, znaczy Manchester City z Juventusem, to mógłby być bardziej wyrównany mecz, ale myślę, że Manchester City powinien wygrać, patrząc na formy, w jakich są oba zespoły. Chociaż wiadomo, w Lidze Mistrzów, no to jest zupełnie co innego. Wiele razy byliśmy świadkami takich sytuacji, że drużyna grała zupełnie inaczej, zupełnie inne wyniki osiągała w lidze w swoim kraju, a zupełnie inne wyniki w Lidze Mistrzów. To się dość często naprawdę zdarza, ale zobaczymy jak będzie, może być ciekawie. Drmić w Borussii Mönchengladbach? Ciekawe, chyba tu nie grał, nie? Josip Drmić, czy jakoś tak to się wymawia. Oj, będzie akcja dla Borussii Mkhitaryan, znaczy Aubameyang, strzała, Aubameyang, bramka 2-0, nie weźmiesz piłki, nie, no to lecimy do kogo, z czym zrobić ciszynkę, są jacyś na rozgrzewce, nie, no do kamery nie zdążyłem, nie zdążyłem do niczego dobiec, niestety. Dobra, 2-0 mamy. Aubameyang, rzut wolny, będzie szansa, Aubameyang, uderzenie broni, rzut rożny dla Borussii. Marco Reus, dośrodkowanie i nic z tego nie wychodzi, jeszcze raz Reus będzie przy piłce, spróbujemy Reusem lewą nogą. Zanim on opanuje piłkę, no właśnie, któremu zeszło z opanowaniem, ale już jest, ustawiłem się na prawo, może jednak Marco Reus ma miejsce, oj, jednak miejsce stracił. Kampl, dośrodkowanie na Aubameyanga, strzał, no trochę tutaj się nie dogadali chłopcy. Trochę sobie przeszkodzili Aubameyang i kto, Reus chyba? Czy Kagawa tu był? Nie widzę kto to jest. Kagawa chyba. Jeszcze mnie nie pokażą na takiej powtórce jak trzeba. Oczywiście samemu sobie trzeba tą powtórkę zobaczyć, bo jak żeby inaczej. Kiepsko z powtórkami tutaj. Nie do końca pokazują to co chcę widzieć. No dobra, albo jak próba jakiejś... Chociaż albo jakby nie trafił. Bardziej tutaj strzał Kagawy? Kto to jest? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Gundogan, nie, Kagawa, jednak Kagawa, okej. Okay. No strzał Kagawa miał większe szanse, zresztą Kagawa i tak w to trafił, ale prosto w bramkarza, no słabo wyszło. Dobra, i Reus z rzutu rożnego dośrodkowanie i nic z tego nie wychodzi, będzie Castro przy piłce, Castro do Aubameyanga, no, nie dochodzi do piłka. Jest Castro, uderzenie z lewej nogi, no niezły strzał, ale prosto w bramkarza, minuta doliczona. Marco Reus jeszcze z rzutu rożnego spróbujemy. Jest dośrodkowanie, wybija bramkarza, jest Gundogan i Kai Gundogan. Gundogan z przed pola karnego trafia w słupek. I sędzia kończy to spotkanie 2-0 dla Borussii Dortmund. Okej, okay, jeszcze
powtórkę chciałbym jedną zobaczyć, czy będzie, czy nie będzie. Nie będzie. Nie będzie, nie pokazano nam wtedy, bo był rzut wolny w sumie wcześniej, nie ten tutaj też obroniony jeden rzut wolny wykonał Aubameyanga, wam pokazałem, obroniony przez bramkarza. A tamtego wam nie pokazałem, bo nie sądziłem, że tam coś ciekawego będzie, a było, ponieważ byliśmy świadkiem nowej animacji obrony bramkarza. Tak inaczej to obrony, takich obron nie spotykało się w poprzednich FIFAch. No ale dobra, trudno. Może jak sami gracie w demo, to zobaczyliście, albo u kogoś innego jak oglądacie, to też coś tam z tych nowych animacji widzieliście. U mnie też chyba jakieś tam kilka nowych widzieliście, ale tego sam jeszcze nie widziałem chyba. Nie no, chyba raz było, ale na nagraniu nie pokazywałem. Rzadsze takie. Zależy jak piłka leci. No dobra. To był ostatni, piąty odcinek z Dema w moim wykonaniu. Dziękuję wam za to, że byliście wspólnie ze mną przez te 5 odcinków. Bardzo szybka seria, no ale cóż, to tylko demo. Z pełnej wersji będzie dużo więcej odcinków. Tak więc, pozdrawiam, cześć. Czekamy na web appa i na pełną wersję gry.